507-964-253-507-964-253 za 6 minut, tak jak patrzę na mój zegar, to się rozpocznie starcie tytanów na Łazienkowskiej. Proszę Państwa, o panu redaktorze Lisickim wspominałem i o tym, co mówił wczoraj. Dzisiaj redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy na antenie PR24 ocenił, że działania polskich władz w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej są słuszne, właściwe i takie, jakie być powinny. Pierwszą powinnością polskiego rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim obywatelom. Każdy, kto ma minimalną wiedzę na temat działań prezydenta Łukaszenki, może zauważyć, że mamy do czynienia z akcją białoruskich służb specjalnych, być może, a raczej na pewno z jakąś formą poparcia ze strony Moskwy, która próbuje zdestabilizować sytuację w Polsce. Ja bym powiedział, że na 100%, no ale może być to również próba wywarcia takiej presji na Polsce, a także innych państwach Unii Europejskiej, żeby zaakceptowały niedemokratyczne formy sprawowania rządów na Białorusi. Pojawił się w tej rozmowie z panem redaktorem Lisickim również wątek, temat reakcji na ten cyrk, który tam się odbywa na tej granicy. Pan redaktor Lisicki powiedział tak, wypowiedzi niektórych, nie wszystkich, przedstawicieli polskiej opozycji czy komentatorów, którzy rzucają wyzwiskami, domagają się wpuszczenia tych imigrantów, to jest działalność moim zdaniem na pograniczu czegoś, co można by wręcz nazwać zdradą narodową. Ja się nie zgadzam z panem redaktorem. Absolutnie, bo to nie jest moim zdaniem na żadnym pograniczu, tylko to jest zdrada narodowa. Proszę państwa, no mamy ewidentną próbę poniżania, zastraszania i tych pograniczników i żołnierzy Wojska Polskiego. Te akcje przeprowadza karter medialny III RP, jak zawsze w tym przodują TVN i Wyborcza. Bardzo uprzejmie proszę posłuchać, co wczoraj na antenie TVN24 mówił redaktor Andrzej Morozowski. Gościem jego programu była pani Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, która od minionego piątku do wtorku była tam na tej granicy, w tym Usnarzu. Redaktor Morozowski pytał tą swoją, jak to mówią w TOK FM, gościnie, pytał tę swoją gościnie, rozmówczynię, czy zna nazwiska funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy mieli nie udzielić odpowiedniej, właściwej według niego pomocy tym uchodźcom z Afganistanu, bo oni tak cały czas podkreślają, że to są uchodźcy z Afganistanu, tak? Ja rozumiem, że pani może teraz złożyć zawiadomienie do prokuratury, że oni popełnili przestępstwo, złamali polskie prawo. Tak mówi Morozowski. No bo ci ludzie muszą sobie zdawać sprawę z tego, że łamią prawo i mogą ponieść konsekwencje. Zresztą Telekino, bardzo uprzejmie proszę, to jest krótki filmik. Pokażmy to państwu, jak się zachowywał ten funkcjonariusz karteru medialnego III RP. Kolejnym argumentem było to, że weszło właśnie, rzeczywiście 20 sierpnia weszło. Zna pani nazwiska tych funkcjonariuszy? No bo ja rozumiem, że pani może teraz złożyć zawiadomienie do prokuratury, że oni popełnili przestępstwo. Tak, rozważamy to. Rozważamy to. Rzeczywiście zna pani ich nazwiska? Nie znam nazwiska, ale myślę, że to jest do odtworzenia. Tak? To, co wiem... No bo ci ludzie muszą sobie zdawać sprawę z tego, że łamią prawo i mogą ponieść konsekwencje. Nie wiem, czy zdają sobie z tego sprawę. Dlaczego im jest tak potrzebne to ustalenie, jak się nazywają? No żeby zastraszać te rodziny, żeby tam wysłać jakiegoś reportera z TVN-u do matki, do żony takiego żołnierza i pytać przed kamerą tę matkę, żonę, czy jej nie wstyd za to, że syn tak właśnie postępuje i tak dalej. To ma być kolejny hejt i kolejna próba zastraszania. Generalnie chodzi o to, żeby zbuntować tych żołnierzy, żeby zbuntować nasze służby, żeby one wystąpiły przeciwko państwu polskiemu. No to zahacza o ten plan Kramka, też państwu doskonale znany. To jest kolejny taki przykład, mówi o tym Morozowskim, zachowania tych funkcjonariuszy medialnych kartelu medialnego III RP. W poniedziałek, jak państwo wiedzą i pamiętają, europoseł Platformy Janusz Lewandowski
zamieścił w mediach społecznościowych taki wpis, w którym się domagał oczyszczenia munduru z PiS-u. W niedzielę Frasyniuk nazwał w TVN-ie 24 polskich żołnierzy śmieciami. Natomiast dzisiaj pan mecenas Piotr Barczak zamieścił na Twitterze taki wpis, do którego załączył zdjęcia szefa podlaskiego oddziału Straży Granicznej, pułkownika Andrzeja Kubaszka i komendanta głównego Straży Granicznej, generała dywizji Straży Granicznej Tomasza Pragi. Mecenas podpisał te zdjęcia w ten sposób. Wiecie, co robić, kiedy spotkacie ich na ulicy? We wcześniejszym wpisie, tym, który zawierał zdjęcie generała Pragi, ten adwokat, ten mecenas napisał, że pan generał jest bezpośrednio odpowiedzialny za, cytuję, torturowanie uchodźców w Usnarzu Górnym. Torturowanie. Na całe szczęście te tweety pana mecenasa doczekały się reakcji MSWiA. Resort złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jeszcze przed zapowiedzią działania ze strony ministerstwa Barczak otrzymał wiele negatywnych komentarzy do tych swoich wpisów. Próbował się jakoś tam tłumaczyć, że on nie zachęcał nikogo do fizycznej agresji. Na przykład pisał tak: wrzuciłem zdjęcia dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej odpowiedzialnych za torturowanie uchodźców i napisałem, wiecie co robić, kiedy spotkacie ich na ulicy, uznając za jasne, że tym mędom należy się splunięcie w twarz lub pod nogi, bo hańbią polskie państwo i polski mundur. Zamieścił także kolejny taki wpis. Tymczasem prawactwo jak jeden mąż uznało, że to wezwanie do przemocy albo nawoływanie do linczu. I byłoby to zabawne, gdyby nie to, że dla tych ludzi przemoc fizyczna okazuje się domyślnym sposobem wyrażenia niezadowolenia. I to jest już przerażające. To są takie zabawy pseudofilozoficzne, retoryczne. No te tłumaczenia na całe szczęście nie przekonały tych ministerialnych urzędników. Pan wiceminister Wąsik zapowiedział, że będą podjęte ostre kroki prawne przeciwko panu mecenasowi i oby tylko to się skończyło tak, jak powinno. Pani Maria z Oświęcimia jest z nami, tak? Kłaniam się, panie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pani. Panie Jacku, ja mam takie po prostu podejście do sprawy, żeby panią Lempart wziąć i wywieźć na granicę, puścić ją od strony Białorusi i tam ją po prostu zostawić. Skoro ona się jeszcze szczelnie pokazała po prostu na naszej granicy po takim czymś, co robiła w czasie pandemii, to już przechodzi ludzkie pojęcie. Bo ten struś pędziwiat to po prostu wiadomo, że goły i wesoły, on się tylko immunitetem posługuje, a pani Rahira to ona po prostu jest, można powiedzieć, od lodówek świątecznych, co wykradała marcheweczki, nie marcheweczki, zabierała, dzieliła się z ubogimi, a ona teraz pojechała na granicę bronić czego? Czego pojechała bronić? Zawieźć ich po prostu na granicę legalnie, przejście graniczne i po prostu dać im pole wyjścia. Albo Białoruś, albo Polska. Bo to naprawdę, to nie są Polacy. To nie są Polacy. Skąd się to bydło wzięło? Skąd się to bydło wzięło? Kto to na to głosował? Niech nasz prezydent, nasz premier, cały rząd goni to, goni, a Kaczyńskiemu to powinni sznurówki całować, bo takiego przewodniczącego jak mamy i po prostu rząd, to już drugiego takiego nie będziemy mieć. Polsko, obudź się. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie dziękuję. Ja mam taką prośbę do państwa, żebyśmy się próbowali, ja wiem, że ciężko jest i że jest bardzo trudno, żebyśmy się próbowali jednak hamować i żeby nie używać takich określeń typu prybydło i tak dalej, bo
bardzo łatwo będzie to potem wypunktować, że o proszę, znaczy skrótem mówiąc, zrobią państwo ze mnie Kajdanowicza. O proszę, tam mówią, że Frasyniuk to tak nie powinien mówić, a sami pozwalają sobie w drugą stronę i tak dalej. Nie chcę państwa denerwować, naprawdę. Uprzedzam, że to, co teraz będę cytował, no tego się nie da spokojnie słuchać, ale, no ale muszę. Nie ma bezpośrednich dowodów na to, że to Łukaszenko stoi za pojawieniem się migrantów na polsko-białoruskiej granicy, tak powiedział wyborczej Włodzimierz Cimoszewicz, zdaniem europosła. Sprawa migrantów przy polskiej granicy jest bardzo prosta. Jeżeli są ludzie, którzy potrzebują pomocy, to trzeba im pomóc. To jest normalne ludzkie zachowanie, tak się zachowuje człowiek przyzwoity. Cimoszewicz o tym mówi. Niezależnie od tego, czy dyktują mu to takie, czy inne racje moralne, czy religijne. Takie jest też stanowisko prawa, o czym wczoraj przypomniał Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nie możemy mówić o bezpośrednich dowodach zaangażowania reżimu Łukaszenki w proceder przewożenia ludzi z Bliskiego Wschodu na granicę, a jedynie o poszlakach i o domysłach. Cimoszewicz wyraził troskę o białowieską faunę w związku z budową płotu na polsko-białoruskiej granicy. Dzikie zwierzęta żyjące na wolności nie znają pojęcia granicy między państwami. Migracja zwierząt jest czymś całkowicie naturalnym i właściwym. Jeżeli ten nieszczęsny płot z drutem kolczastym zostanie postawiony na terenie Puszczy Białowieskiej, to przepraszam, że mówię o takich niby drobiazgach, na przykład rysie żyjące w Puszczy Białowieskiej, nie będą mogły przekraczać tej granicy, albo będziemy je znajdowali poszarpane na tym drucie kolczastym. Zdziwił się również Włodzimierz Cimoszewicz pomysłowi wzmocnienia granicy, która jego zdaniem jest chroniona w absolutnie wystarczający sposób. Ale jeżeli rzeczywiście trzeba wzmacniać, no to niech zamontują 1000 kamer zamiast 50 tysięcy słupów i będą mieli pełny obraz tego, co dzieje się na granicy. Zauważył Cimoszewicz, że niewykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka upodobniłoby Rzeczpospolitą do Rosji, która słynie z ignorowania postanowień Europejskiego Trybunału. Głębokie obawy europosła Cimoszewicza wzbudziły działania naszej Straży Granicznej. Mówi tak, oni powinni mieć identyfikatory z nazwiskiem. Cały czas wraca, prawda? Ta sprawa, żeby tylko się dało zidentyfikować z imienia nazwiska tych strażników, tych żołnierzy. No już sobie mówiliśmy, po co, do czego im to jest potrzebne. Oni powinni mieć identyfikatory z nazwiskiem, dystynkcje, powinni mieć oznaczenia jednostek czy formacji wojskowych, w których służą. To, co się dzieje, to jest przecież pisz, wymaluj tylko inny kolor munduru, jak to, co się działo na Krymie 7 lat temu, kiedy pojawili się ludzie i nie wiadomo było, kim są, czy są żołnierzami, skąd są i tak dalej. Ta symbolika jest wprost okropna. Polska naśladuje Putina działającego bezprawnie na Krymie w tej chwili na swym własnym terytorium. No tak, no pokażcie te dane osobowe, a my wtedy właśnie przy pomocy TVN-u zaszczujemy tych żołnierzy, tych funkcjonariuszy. I to jest, proszę państwa, jeszcze tak wracając do tego, co mówił pan redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, Paweł Lisicki, to jest piąta kolumna. Wprost. To jest zdrada i tyle. Nie tam na pograniczu zdrady, bo się nie zachowują na żadnym pograniczu zdrady, tylko to jest wprost zdrada. To do czego namawiają? To teraz sobie wyobraźcie, że tam dochodzi do jakiejś eskalacji. Nie daj Bóg odpukać we wszystko, co jest tutaj niemalowane. Padają jakieś strzały, nie wiadomo kto strzelał, nie wiadomo z której strony. Z tym całym pajacem sterczewskim tam biegającym, z tą Jachirą, Lempartową i tak dalej. No przecież to jest naprawdę bardzo groźna sytuacja. To, co mówiła pani, Boże, z moją pamięcią do imion, pani Lidia. Pani Lidia? Pani Lidia dzwoniła pierwsza chyba, tak? Pani Lidia. To, co mówiła pani Lidia z tym, żeby tam stworzyć taką buforową strefę, no być może to jest jakieś rozwiązanie rzeczywiście, żeby tam przynajmniej na pewien czas, nie wiem, na 3 miesiące, na pół roku, odsunąć tych, którzy się tam nie powinni pojawiać.
Ja przypominam, że tam dzisiaj zawitał ksiądz Lemański, następny na pewno będzie Owsiak. Jak Boga kocham, no. A dlaczego nie? A skoro już rozmawiamy o takich bardzo istotnych personach, to za chwilę Państwu powiem. Pan Wiesław z Oświęcimia jest z nami, tak? Kłaniam się, Panie Wiesławie. Dobry wieczór. Kłaniam się. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór Państwu. Panie Mario, Pani się dziwi, kto to wybierał tych ludzi do Sejmu. Ja się nie dziwię, Pani Mario, bo odpowiedź jest tu nawet w naszym Oświęcimiu. A któż wybrał takiego pryncypała Chwieruta? Podobni tym, którzy wybrali tamtych. A więc tacy sami jak Chwierut, jak Tusk, jak Grzyb, jak Cimoszewicz. To jest ta jedna wspólna cecha tych imć. Panie redaktorze, ja jestem, powtarzam się, można tak powiedzieć, dlaczego tak jest. Bo dalej w dalszym ciągu uważam, że mamy państwo papierowe z tektury. O co mi chodzi? Jeżeli faktycznie nie weźmie się, nie zrobi z sądami porządku, myślę, że są jakieś o tym. Oczywiście w polityce jest tak, że my nie wszystko wiemy, ale myślę, że są jakieś działania, które doprowadzą do obalenia tej zarazy, która opanowała sądy. Bo to nie są żadni sędziowie w większości. Jest to po prostu banda przestępców, mafiozów, którym wydaje się, że są bożkami, przed którymi należy klękać. Jeżeli tak dalej będzie, no to co z tego, że kogoś tam oddadzą pod sąd? Jak ten w świetle prawa, pomimo to, że 2 plus 2 jest 4, to on powie, że jest 8, no i co mu zrobisz? Bo takie mamy właśnie sprzedajne, przekupne sądownictwo. Ta mafia w tych czarnych sukienkach rozpłodziła swoje dzieci, można powiedzieć, hulaj dusza, jak, no i wie pan, no po prostu nie chcę do poziomu Grzyba schodzić. Ja też siedziałem i to jakoś dziwnie się składa, że więcej opozycjonistów z lat 80. akurat jest za tą władzą. Akurat, wie pan, ci, którzy faktycznie dostali po plecach, siedzieli najdłużej i tak dalej, myśmy nie uciekali, myśmy robili w stanie wojennym. Ale ci, którzy później zebrali jakieś profity, nie wiadomo dlaczego, oni opływają w luksusach. Myśmy robili, można powiedzieć, nie upominaliśmy się o nic, za darmo. Z przyzwoitości, po prostu z przyzwoitości. Tymczasem oni nam pokazali swoje cztery litery i gdzie oni nas mają. Podobnie nas mają, tak jak tych uchodźców niby na granicy. Bo dla mnie to te darmozjady tam za granicą, tu na granicy białoruskiej, mający ileś pieniędzy i tu się dziwię Polakowi, bo nie powiem biskup, bo chociaż tyle by mógł zrozumieć, że człowiek, który dziwnym trafem melduje się na granicy odległej o 5000 kilometrów, to co, on na nogach został przetransportowany, czy komuś zapłacił kasę? Panie Polak, jest pan prymasem, ale trochę trzeźwego patrzenia na to, co się dzieje. Dziękuję panu. Dobranoc. Kłaniam się, dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, a propos tego sądownictwa, to w tygodniku jest bardzo fajny artykuł Huberta Kowalskiego. To polecam przy okazji. Portal w Polityce opublikował się taki wynik takiego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes, który dotyczył budowania płotu tam na granicy. Jedno pytanie zadano. Czy według Pani Pana Polska powinna uszczelniać granicę, zbudować ogrodzenie na granicy z Białorusią, jeżeli napływ imigrantów przez tę granicę będzie się nasilał? Na tak postawione pytanie twierdząco odpowiedziało 61% badanych, z czego 34% zdecydowanie tak, 27% raczej tak. Przeciwnego zdania było łącznie 20%.
6% udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie, natomiast 14% raczej nie. 19% respondentów wybrało odpowiedź trudno powiedzieć. Teraz podział na elektoraty. Budowę płotu popiera 87% wyborców PiS-u, 60% sympatyków Polski Szymona Hołowni, Polski 2050. Największy sceptycyzm jest oczywiście wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, 43%, a 38% jest przeciw. Pan Andrzej z Wrocławia, ale to mamy mało czasu, panie Andrzej, bardzo proszę. Króciutko, no, żałuję strasznie, że mam tego, bo dwa tematy chciałem poruszać, ale pan z Oświęcimia to bardzo serdecznie, ale to bardzo, bardzo serdecznie, on na pewno słyszy, jak bardzo jestem mu wdzięczny za to, co powiedział. A teraz ja mam wielką prośbę, panie Jacku, ja mam teraz wielki do pana, może pan mi pomoże, bo postać taka jak Hołownia, no być może przyszły prezydent, a może premier, nie? I mówi tak, że ten głupek, który tam latał, że on go tak straszliwie, każdy uczciwy człowiek powinien to zrobić. I teraz tak, proszę pana, ja się mam za uczciwego człowieka. Co ja mam zrobić? No co ja mam zrobić, panie Jacku? Ja muszę, słuchając tego, ten wspaniałą postać, no cholera, muszę. Dobra, muszę tam panie, polecić, panie Andrzeju, musimy kończyć. Powiedziałem, że nie pomogę, ale ja panu podpowiem. Szymon Hołownia ci opublikował taki film w tych mediach społecznościowych, w którym zapowiada, że tam będzie za chwilę pierwszy kongres jego ruchu, 4 września. Ma się ten kongres odbyć. Pan powinien pojechać na ten kongres i tyle. No, skoro pan ma taki problem. Nie żartuję. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu za wszystkie nasze spotkania w tym tygodniu. Proszę na siebie uważać. Przed nami trudny weekend. No i widzimy, słyszymy się w poniedziałek. Do zobaczenia.